Od 1 marca obowiązuje nowy wzór dowodu osobistego. Wejście nowego wzoru nie oznacza, że musimy dokonać wymiany posiadanego dokumentu na nowy. Dotychczasowe dowody osobiste wydane przed 1 marca 2015 roku zachowują ważność do upływu terminów w nich określonych. Nowe dowody będą wprowadzane sukcesywnie. Będziemy sukcesywnie wymieniać dowody. Te, które podkreślam jeszcze raz, mają ważność na blankiecie. Tych nie wymieniajmy na chwilę obecną, bo oczywiście jeśli przyjdą wszyscy mieszkańcy naszego miasta do Wydziału Spraw Obywatelskich, takie kolejki będą siłą rzeczy, ale sukcesywnie będą wymieniane wszystkie. Jak mówi wiceprezydent Anna Białkowska, przez jakiś czas będziemy jako społeczeństwo funkcjonowali z dwoma typami dowodu osobistego. Format i wielkość nowego dowodu nie ulega zmianie. Ulegają zmianie tylko informacje zawarte w nim. Czyli już nie będzie zawartych informacji o kolorze oczu, o wysokości, o wzroście posiadacza dowodu. Nie będzie zeskanowanego podpisu posiadacza dowodu. Będzie zdjęcie, ulegnie zmianie, bo będzie takie jak w paszportach. Nowością jest możliwość złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego w dowolnym urzędzie na terenie kraju, niezależnie od adresu zameldowania. Nowe dowody są obsługiwane przez system rejestrów państwowych, który umożliwia uprawnionym instytucjom dostęp do wszystkich informacji zgromadzonych w kluczowych rejestrach państwowych, a docelowo ułatwi mieszkańcom załatwianie spraw w urzędzie.